Cześć kochani, przychodzę do Was dzisiaj z tutorialem troszeczkę innym niż zwykle. Na dworze robi się już coraz chłodniej, dlatego pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić na szydełku taki właśnie cieplutki i bardzo prosty szalik. Użyjemy tylko jednego ściegu, więc nawet osoby, które nigdy nie miały szydełka w ręku, powinny dać sobie radę. To co, zaczynamy! Będziemy potrzebować przede wszystkim włóczki. Ja zdecydowałam się na Yarn Art Magic Fine. Jest to mieszanka wełny i akrylu w proporcjach 1 do 1 w pięknych, ciepłych kolorach. W 100-gramowym motku mamy 300 metrów włóczki, więc jest średnio gruba i myślę, że na pierwszy raz będzie ok. Producent poleca szydełko numer 4, my użyjemy troszeczkę grubszego. Będą nam potrzebne dwa motki. Przydadzą się ostre nożyczki, igła do włóczki i z naszego zestawu weźmiemy szydełko 4,5 mm. Na początek pokażę Wam, jak robić słupki na trochę grubszej włóczce, żebyście lepiej widzieli. Zaczynamy od zrobienia pętelki. Owijamy sobie włóczkę na palcu, przechodzimy pod nią szydełkiem, zaczepiamy tę nitkę, która idzie do kłębka i wyciągamy przez oczko. Na szydełku powinna nam się zrobić pętelka. Zaciskamy lekko. Teraz zrobimy kawałek łańcuszka. Łapiemy szydełkiem za nitkę i przeciągamy przez oczko. Mamy już pierwsze oczko łańcuszka i teraz robimy kolejne. Ja zrobię ich 5, tylko żeby pokazać zasady działania. Kiedy mam już 5 oczek, robię kolejne 3. Teraz owijam sobie włóczkę dookoła szydełka i wbijam się w czwarte oczko, omijając te dodane przed chwilą 3. Wbijam się pod jedno oczko łańcuszka, łapię nitkę za nim i przeciągam. Na szydełku mam teraz 3 pętelki. Znowu łapię nitkę i przeciągam, ale tylko przez 2 pierwsze oczka. Teraz na szydełku mam 2 pętelki. Zahaczam włóczkę i przeciągam ją przez obie. Pierwszy słupek jest gotowy, bierzemy się za następny. Owijamy włóczkę wokół szydełka i przechodzimy przez kolejne oczko łańcuszka. Nabieramy włóczkę i przechodzimy przez 2 pętelki na szydełku. Nabieramy ponownie i przechodzimy znów przez 2 pętelki. I mamy drugi słupek. Słupki w ten sam sposób wykonujemy aż do końca rzędu. Na końcu robimy 3 oczka łańcuszka, odwracamy całość na drugą stronę i teraz zaczniemy kolejny rząd. Owijamy włóczkę wokół szydełka i wbijamy się pod obie nitki oczka z poprzedniego rzędu. I znowu nabieramy włóczkę, przechodzimy przez 2 pętelki, nabieramy znowu i przechodzimy przez kolejne 2. To jest jeden z podstawowych ściegów i cały szalik będzie robiony właśnie za jego pomocą, więc dobrze go sobie najpierw przećwiczyć. Włóczka, której właśnie używam, to Yarn Art Merino Exclusive, którą bardzo polecam na pierwsze próby, bo jest dosyć gruba i ma mocny skręt, więc wszystko ładnie widać. No dobra, to przechodzimy do naszego szalika. Najpierw robimy pętelkę. Potem 30 oczek łańcuszka i 3 dodatkowe. I tutaj znów będziemy robić słupki. Wbijamy się w czwarte oczko, zahaczamy szydełko o nitkę i przeciągamy ją przez pierwszą pętelkę. Zahaczamy i przeciągamy przez 2 pętelki. Zahaczamy znowu i przechodzimy przez 2 kolejne pętelki. Na początku oczka łańcuszka mogą nam się wyciągać do góry, nie ma co się tym przejmować, dalej wszystko się wyrówna. Kontynuujemy dodawanie słupków, po jednym w każdym oczku, aż do końca rzędu. Uważajcie też, żeby łańcuszek Wam się nie skręcił. Kiedy mamy już zrobione 30 słupków, to tak jak pokazywałam Wam wcześniej, robimy 3 oczka łańcuszka. Odwracamy robótkę i kontynuujemy dodawanie słupków, wbijając się pod obie nitki oczek z poprzedniego rzędu. To jest z grubsza to, co będziemy robić przez następne kilka godzin. Kiedy już opanujecie podstawy, to będzie szło dużo szybciej, gwarantuję. Po zrobieniu kilku czy kilkunastu rzędów zauważycie, że kolory układają się w delikatne pasy. Z boku powinien nam się zrobić taki lekko koronkowy brzeg. Kontynuujemy dodawanie kolejnych rzędów słupków, aż do momentu, w którym nie skończy nam się pierwszy motek włóczki.
Nową włóczkę najlepiej będzie dodać pod koniec rzędu, żeby zmiana koloru nie rzucała się tak w oczy. Jeszcze za pomocą starej włóczki wykonujemy prawie cały słupek. Zatrzymujemy się przed przeciągnięciem nitki przez ostatnie dwie pętelki. Teraz starą włóczkę przytrzymujemy pod spodem, a zamiast niej przeciągamy przez oczko nową. Trzymamy obie nici, żeby wszystko nam się nie rozplotło i trzy oczka, jak na końcu każdego rzędu, wykonujemy już nową włóczką. Robimy kilka następnych słupków, żeby zabezpieczyć nitkę. I teraz zabezpieczymy końcówki. Obie nitki są dość daleko od siebie, dlatego nawlekamy jedną z nich na igłę, przechodzimy bliżej drugiej nitki i zawiązujemy je razem na supełek. Później ukryjemy je między splotami, na razie zostawimy je tak jak są i kontynuujemy szydełkowanie naszego szalika. Teraz wszystko zależy od tego, jak długi szalik chcecie zrobić. Mój ma troszkę ponad 1,5 metra, ale jeśli macie ochotę zrobić dłuższy lub krótszy, to oczywiście możecie. Pokażę Wam teraz, jak zakończyć robótkę i ukryć wystające nitki. Kiedy mamy już taką długość, jaka nam odpowiada, po zrobieniu ostatniego słupka obcinamy nitkę kawałek za szydełkiem i przeciągamy tę odciętą włóczkę przez oczko. Zaciskamy i teraz musimy tylko ukryć wystającą nitkę. Nawlekamy ją na igłę. Przechodzimy kawałek między oczkami. Zawracamy i przechodzimy w drugą stronę. Przez któryś słupek możemy przejść w dół i przez kolejny słupek w górę. Krążymy tak kilka razy, żeby nitka dobrze nam się zabezpieczyła. Od czasu do czasu naciągamy też trochę włóczkę, żeby potem przy pociągnięciu nitka nam się nie wysunęła. Kiedy uznamy, że włóczka jest już wystarczająco zabezpieczona, to odcinamy wystającą końcówkę. W ten sam sposób ukrywamy końcówki, które zostały nam po dołączeniu nowej nitki. Teraz ozdobimy końce szalika. Ja zdecydowałam się na użycie najprostszych frędzelków. W tym celu odcięłam sobie jakieś 10 metrów włóczki. Podzieliłam ją na 20-centymetrowe kawałki. Doczepię po 5 frędzelków z każdej strony szalika, co daje akurat po 5 kawałków sznurka na frędzelek. Wybieramy sobie 5 kawałków sznurka i składamy je na pół. Odmierzamy mniej więcej połowę szerokości naszego szalika. Wbijamy się szydełkiem w oczko najbliżej środka. Przeciągamy przez nie wszystkie 5 sznurków. I przeciągamy ich końcówki przez powstałe oczko. Zaciągamy i mamy pierwszy frędzelek. Pozostałe rozmieszczamy symetrycznie wokół niego. I w ten sam sposób ozdabiamy drugi koniec szalika. Teraz jeszcze tylko wyrównujemy i wygładzamy wiszące nitki i już po bólu. Tak wygląda gotowy szalik. Jak widzicie, spełnia swoją funkcję. Dajcie znać, jeśli udało się Wam też taki zrobić. I oprócz tego dawajcie łapki w górę i subskrybujcie, żebyśmy wiedzieli, że kurs Wam się podobał. No i do zobaczenia!